Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem pan Radowicki, to jest kolejna odcinek z tym odcinek 11. Pan tutaj nam pokazuje, że wszystko jest w porządku i że możemy ruszać. Then assist children in fitting the mask properly. I teraz mamy sobie ranuje termoflajcy, touchscreens, IPO wyłączyliśmy, to wyłączyliśmy. Jesteśmy gotowi do kołowania, więc czuję, że nie ma kontroli, rozpocznijmy. Weitere Fragen beantworten Ihnen unsere Flugbegleiter gerne. Our cabin attendants will gladly answer any additional questions you may have. Bitte beachten Sie auch, dass das Rauchen in folgenden Bereichen nicht erlaubt ist. In den Nichtraucherzonen sowie aus Sicherheitsgründen in den Toiletten und den Gängen. Please note that smoking in the following areas is not permitted. In the non-smoking sections and due to safety reasons in the lavatories and in the aisles. Mit Rücksicht auf mitreisende Passagiere bitten wir Sie, auf das Rauchen von Zigarren und Pfeifen ganz zu verzichten. As a courtesy to your fellow passengers, we ask you to refrain from smoking cigars and pipes. Meine Damen und Herren, wir sind startbereit. Ladies and gentlemen, we're ready for takeoff. Bitte stellen Sie jetzt die Rückenlehnen Ihrer Sitze senkrecht und klappen Sie die Tische hoch. Please adjust the backrests of your seats into an upright position and fold up the tables. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug mit Lufthansa. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. We wish you a pleasant flight with Lufthansa and an enjoyable stay on board. Thank you for your attention. Muszę znaleźć coś lepszego. No i ci ścinki się zaczęły, to widzę 20. O, już wróciły klatki. Dobra, klapy jedyneczki. Klapy się wysunęły, sloty też się wysunęły. Dobra, seats for takeoff. Jadę po tej linii. Spoiler z arm takami. Take off one thing. Ale jak samym latem, to mi to lepiej wychodzi jeszcze niż na odcinku. Chciałbym wam wszystko pokazać, jak się to należy. Idzie czasami gorzej niż powinno. Dobra, podwozie jest, to jest. Przeczekamy na informacje z kabiny. Starcie. Czy są już gotowi? O, są gotowi. Pięknie dostałem informację. Uruchommy już sobie radar. I tu będziemy odbijać w prawo. Lot jak oczywiście musi odbywać się w nocy, nie?
Aha. Dobra, to widzę, mamy linię zatrzymania przed gazem. Zatrzymamy się. Sprawdzimy wszystko. Na pewno teachers.ti array musimy mieć. Dobrze, radarek mamy, zatrzymajmy się tutaj. Na sekundkę. I tak, wydaje mi się, że jesteśmy gotowi na startu. Nie, nie jesteśmy. Oczywiście, że nie jesteśmy. 0,9, czy ile to było? 0,5. No właśnie. Teraz już bardziej. Dobrze, tu jest wszystko w porządku. Klapy są, spoiler jest. Dobra, lecimy, drodzy Państwo. Wjeżdżamy na pas. Right near, left near. Already fine. There you go. 0, 8, left. Strobe. On runway. 0, 8, left. Dobra. Drodzy Państwo. Zatrzymania. N1, stable. Manifest. 33 SRS. Runway, left knife. Go. Check them. Checked. Startowaliśmy razem, Państwo. Rotor climb. No nie obecnie lekko w dół pochylamy. Pilota włączamy. Teraz tak zmieniamy kurs, to wyłączamy runway terminal. Lekcie turbulencje. A patrzę, nie wyłączyłem. No, widziałem, że o czym to mówię. Dobrze. Jest to całe szczęście depresjonalne. Dobrze, zbliżamy się do transition. Dostajemy drogę do stówki, a na transition będziemy multimetr na standby. Spider disarm. I lecimy tu, zostaniemy lotnisko po lewej. Było. Stamtąd startowaliśmy, nie stąd. Tego to pasa lewego, żeśmy wystartowali. Ty się chowają. No co? Lecimy, drodzy Państwo. Uważajcie, bo teraz będzie głośno, zajrzymy sobie z...
ruszyć. Orki przed nami, ale Tat chyba jest tak powyżej 9. Możemy wznosić się jeszcze dalej. Poznajmy, że dostaliśmy na 2-4D. Poziom setny. Landing lights off. A jeszcze tylko na ochronę nie dołączy. Może się nie doczepią. Może się nie doczepią. Lęczu w prawo. Mamy cały czas klęczu i dwa pindle. A to też tu jest z punktów napisane, dobrze. Tak powinno być. Odepnijmy pasażerów. Będziemy przyspieszać bodajże. Przyspieszamy do 3-2-1.
państwa, co? Przyjdę prócz tylko nad... kontrolą niemiecką, że może znosi do poziomu 3-4-0 fajnego. Więc znosimy, znosimy.
zachwycenia poczesy. O co się chodzi? No i też nie. No i to. Distance 154. 150, dobrze. Jeszcze kawałeczki będziemy tu pomału się patrzeć. Dobra, to będzie pójdźmy. On będzie miał zwiększać prędkość. Zgłaszamy, że 80 jest jeszcze na to. Good evening, ladies and gentlemen. Just a short message from the cockpit to let you know we have in fact reached our cruise level. We're now level at 35,000 feet. We're not anticipating any delays, so as the cabin crew make their way around the aircraft, please make sure you keep the aisles clear of any items, and please sit back, relax, and enjoy the rest of the flight. Thank you. Wygląda, że na 5000 jesteśmy na 34. Nie co tam pasażerowie nie muszą za dużo wiedzieć. No ładne te miasta tutaj wyglądają. Znaczy no wiadomo, no jak ktoś coś w sobie tutaj przepisze czy coś tam może. No może miał lepiej wyglądać na taką długą śrysową. Latk na sekundę był już zupełnie panny. Aczkolwiek na rzekę. Przylot mamy za 50 minut. I dalsza część latu będzie się już. Następnym odcinku, więc ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Subskrybujcie i ja się zabieram. Cześć, bye-bye.